wędrówki szlakiem opolskim poprowadziły mnie do Moszny, małej wioski znanej z bajkowego pałacu Huberta von Tekele-Winkler, właściciela dóbr katowickich. Tym razem moja podróż była inna. Z powodu pandemii koronawirusa autobusy, Flixbusa, dalekobieżne nie jeżdżą, więc w podróż wybrałem się koleją. Plany trochę się skomplikowały, kiedy chciałem kupić bilety do Opola na pociąg Intercity, więc trasa była dłuższa z kilkoma przesiadkami w Gliwicach i Kędzierzynie-Koźle, aby dotrzeć do Opola. Tam już sobie zaplanowałem taksówkę, gdyż do Moszny niewiele autobusów jeździ. Trasa z Opola do pałacu w Mosznej trwała dość chwilę i kierowca taksówki trochę opowiadał o ziemi krapkowickiej. I tak zaczęła się przygoda z pałacem w Mosznej, gdzie miałem zaplanowane noclegi. Krótki spacer nad małe jeziorko, gdzie pływały dwa łabędzie. Zatrzymajmy się trochę na ziemi krapkowickiej i wsi Moszna. W średniowieczu na te tereny przybywa ród Moszyn do parafii Łącznik. W wieku XIV pierwsza historyczna wzmianka pochodzi z 1308 roku po przybyciu rodu Moszyn. Wieś nazywa się Moszna. Ta średniowieczna wieś była lokowana na prawie niemieckim. Ale pierwsze źródła pisane dopiero pochodzą z 1687 roku. Właścicielami wsi od 1679 roku była rodzina von Skallów. W 1695 roku Urszula Maria von Skall spisała testament, w którym spadkobiercem wyznaczyła syna Wilhelma Leopolda. Od 1723 roku wieś i pałac przeszedł w ręce kuzyna nadmarszałka dworu Fryderyka Wielkiego Georga Wilhelma von Reisenwitz. Następnie w 1771 roku właścicielem ziemskim zostaje Henryk Leopold von Schechertos, który sprzedaje w 1853 roku Mosznę Henrykowi von Erzmantfonowi. Wkrótce nabył ziemię Hubert von Tekele-Winkler, potentat przemysłowy ze Śląska. A było to w 1866 roku. Tak rozpoczyna się ekspansja pałacu w Mosznej. Pałac powstał w połowie XVIII wieku jako barokowy. Dzisiejsza formuła budynku została trochę zmieniona i część wschodnia jest w stylu neogotyckim z oranżerią. A jego skrzydło zachodnie, które zostało dobudowane w latach 1911-1913, jest w stylu neorenesansowym. Do pałacu przylega park z cennym drzewostanem dębów szypułkowych i rododendronów. Dla wielu turystów to niewątpliwie sam pałac przypomina bajkowe dziedzictwo Disneya, kiedy to za młodu każdy patrzył na filmowe opowieści. Niewątpliwie zamek ma i też ciekawą historię. Gościem był cesarz Wilhelm II, który też tam polował. Wśród listów możemy też przeczytać poezję Teodora Fontanny. Tak opisał je pałacyk i park. Pewnego letniego poranka, następnie weź laskę strażnika. Twoje zmartwienia opadają jak mgła od ciebie. Rodzina Tekele-Winkler ostatecznie opuściła pałac wiosną 1945 roku. Potem były tam różne instytucje i sanatorium. Dziś w pałacu funkcjonuje hotel i restauracja.
czasie ferii odbywają się tam kolonie dla dzieci i młodzieży. W pałacu zobaczymy dawną salę ruszczaną, dziś to sala pod prawiem, bibliotekę, salę cesarza. W podziemiach jest kaplica. Sam zespół pałacowy to pałac, oficyna, stajnia i wozownia. W pobliżu pałacu zobaczymy stylowo dopasowany kościół filiarny pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi. Ale nie jest to zabytek. Powstał dopiero w latach 1983-1999 według projektu architektów Zbigniewa Trzosa i Alojzego Wocko. W Mosznie odkryjemy jeszcze stadninę koni pełnej krwi arabskiej, a kto lubi techniczne zabawki, to może wstąpić do Muzeum Robotów. To tylko krótka historia małej opolskiej ziemi i wsi Moszna, ale warto tam się na chwilę zatrzymać.